Witam Cię, drogi poszukiwaczu idealnego odkurzacza automatycznego, który nie będzie kosztował dużych pieniędzy. Mam dzisiaj przed sobą Kiano Elegance Robot, czyli propozycję, która nie jest właśnie droga, a okazuje się, że paroma możliwościami faktycznie zaskakuje. Czy to jest ten moment, w którym rezygnujesz z miotły i odkurzacza ręcznego na rzecz właśnie takiego urządzenia? Sprawdźmy! Być może zadajesz sobie pytanie, po co Ci właściwie robot sprzątający? I ja znalazłem taką odpowiedź, która myślę też wiąże się trochę z pandemią. Siedzimy więcej w domu, więc generujemy więcej kurzu. I oczywiście możemy codziennie zamiatać, możemy też puszczać w ruch odkurzacz ręczny, który przy okazji ogrzeje nam pokój, ale taki odkurzacz automatyczny od Kiano myślę, że w tej roli spisze się po prostu lepiej. Wyposażono go w dwie szczotki zbierające, idealne do zbierania właśnie kurzu i takich niewielkich elementów. Oprócz tego jest oczywiście szczotka główna, która łączy się z pojemnikiem na pył. No i kurzowi podoła też nakładka mopująca, do której użycia niezbędna jest zmiana pojemnika na taki z wodą i na przykład detergentem albo dodatkiem płynu dezynfekującego. Oczywiście sprzątanie domu nie kończy się na kurzu, mamy także dywany, które raczej są trudniejsze do wyczyszczenia, natomiast robot Kiano dość dobrze podjeżdża do tych dywanów. Producent mówi o 1,8 cm wysokości. Ja mogę powiedzieć, że po prostu nie było problemu z podjeżdżaniem do jakichkolwiek dywanów, no i zbierania z nich zanieczyszczeń, z którymi to odkurzacz właśnie sobie dobrze radzi. No ale zapewne tutaj rodzi się pytanie, czy taki robot nie zdemoluje Ci domu, no bo cóż, wygląda on raczej estetycznie i niepozornie, choć jest całkiem spory, bo ma 34 cm średnicy, to jednak może też być urządzeniem zniszczenia, ale na szczęście tak nie jest. Jest to jeden z tańszych odkurzaczy, który wyposażono w lidar. W największym skrócie oznacza to, że ocenia on odległość za pomocą laserów, no i robi to wszystko po to, by faktycznie nie zderzać się ślepo z meblami i nie testować możliwości zderzaka, który, no jakby nie patrzeć, jednak dobrze by było, żeby za często nie miał kontaktu z resztą powierzchni. Podczas sprzątania Kiano Elegance Robot nieustannie skanuje to otoczenie, laserowe sensory odległości wykrywają, czy jest bliski zetknięcia z meblem bądź listwą i wysyła też taki sygnał do komputera. Ten z pomocą algorytmu SLAM pozwala jednocześnie mapować otoczenie i lokalizować siebie w przestrzeni. To przekłada się na dokładniejsze kolejne sprzątania i mniej kontaktów z meblami. Zresztą, jeśli już odkurzacz z czymś się zetknie, to niemal natychmiast wraca na właściwy tor i to zetknięcie też nie jest mocne, ten zderzak ma taki dystans, w którym faktycznie to zderzenie nie jest odczuwalne dla mebli. Następne pytanie, jakie się rodzi, czy Kiano sprząta na tyle dobrze, żeby się nim zainteresować? I tutaj oczywiście chciałbym Was pozbawić pewnych nadziei. To nie jest urządzenie, które całkowicie wysprząta Wam dom tak, że będziecie musieli zapomnieć o odkurzaczu czy o mopie. W niektórych miejscach może on być nadal potrzebny, natomiast co do takiego codziennego ogarniania pomieszczeń, żeby było po prostu estetyczniej, żeby kurz się nie roznosił, to tutaj jak najbardziej urządzenie sobie radzi. Radzi sobie też z wypadkami losowymi, no na przykład dziećmi rozsypującymi wszelkiej maści płatki, czy cokolwiek tam sobie jedzą, z rozsypanymi przyprawami, z plamami, które nie zdążyły dobrze zaschnąć, także sobie to urządzenie poradzi. W dodatku robi to na tyle skutecznie, że myślę w większości scenariuszy nie będzie Wam potrzebne poprawianie tego mopem, czy właśnie odkurzaczem. Co więcej, do większości zastosowań domowych wystarczą niższe parametry mocy. W przypadku sprzątania parkietów nie będziecie na przykład musieli używać tego najmocniejszego programu, co myślę samo w sobie jest plusem, bo jakby nie patrzeć, to urządzenie ma swoją głośność, ale też swoją głośność ma odkurzacz, więc umówmy się, że jest to po prostu coś spodziewanego. Nie największy jest może zbiornik na zanieczyszczenia, natomiast myślę, że na mniejszych metrażach jak najbardziej sobie urządzenie poradziło. Na większych pewnie wróci do stacji dokującej i poinformuje, że trzeba ten zbiornik wymienić, albo po prostu powie nam, że faktycznie jest czas na wymianę zbiornika, to się wszystko da zrobić szybciutko i łatwo i faktycznie wtedy wrócić do sprzątania. Ogólnie z tego urządzenia jest lepszy odkurzacz niż mop, ale myślę, że do takiego podstawowego przetarcia podłogi, jeżeli faktycznie będziemy robić to codziennie, to urządzenie się nada. Tutaj warto wspomnieć o baterii o pojemności 4500 mAh. Pewnie gdy to usłyszeliście, to zastanawiacie się, no w sumie tyle ma mój smartfon i on ledwo działa dzień, czasem działa nawet za krótko. Jak to będzie z tym odkurzaczem? No tutaj mogę Was uspokoić, że ten czas zbliża się nawet do 2 godzin i faktycznie to urządzenie nie dość, że jest w stanie posprzątać nawet większe metraże, to jeszcze jeżeli nie uda mu się tego zrobić i faktycznie tej energii zabraknie, wróci, doładuje się do stopnia, który jest niezbędny i posprząta to ostatnie niedokończone miejsce, a wtedy już na spokojnie się doładuje. Czas ładowania maksymalnie 5 godzin, ale zakładamy, że przy mniejszych metrażach też to ładowanie będzie krótsze, no bo nie będzie trzeba zużywać całej energii, co w sumie jest całkiem sporą zaletą. Oczywiście klucz tego urządzenia
urządzenia jest aplikacja mobilna, która daje nam całkiem sporo funkcji. Nazywa się ona Laser Robot. Możemy ją pobrać za pośrednictwem kodów QR, które są dołączone w instrukcji, a odpowiednio z App Store oraz Google Play, ale także znajdziemy ją bez problemu w sklepach. Jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę możemy robić, po podłączeniu urządzenia i po założeniu konta zyskamy dostęp do szeregu funkcji. Przede wszystkim wybierzemy tryb czyszczenia. Najpierw musimy zrobić oczywiście czysty przejazd. Urządzenie musi być w pełni naładowane, by po prostu sobie dobrze zeskanowało przestrzeń. Warto pozabierać jakieś takie małe elementy, które by mogły w tym przeszkadzać. Otrzymujemy opcję czyszczenia automatycznego, czyszczenia punktowego. Na przykład, gdy coś nam się wysypie albo, nie wiem, no zdarzają się różne incydenty z kocim futrem. Albo czyszczenia strefowego, przydatne, gdy na przykład chcemy posprzątać przedpokój po wizycie gości. Nie chcemy koniecznie jeszcze sprzątać całego mieszkania, bo nie wiem, dojadamy kolację czy cokolwiek. Ale na tym nie kończy się kontrola nad przebiegiem zdarzeń, bo ten odkurzacz oferuje 3 stopnie regulacji mocy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ten najmocniejszy raczej nie będzie przez Was używany, chyba że macie masę dywanów. No i mamy tutaj maksymalnie moc 2000 stopascali, co w zupełności wystarcza do czyszczenia dywanów i większości domowych scenariuszy. Jeżeli jednak nie spodoba Ci się rezultat sprzątania, robotem od Kiano da się pokierować samodzielnie i responsywność jest zadowalająca na tyle, by bezproblemowo przejąć kontrolę w wybranych momentach. Jeszcze inną ważną opcją jest zaplanowanie harmonogramu. Co więcej, nie planujemy tutaj tylko czasu, kiedy urządzenie się uruchomi, ale także czy będzie czyściło strefę, czy będzie czyściło całe mieszkanie. Więc myślę, że to jest na pewno coś przydatnego. Urządzenie startuje o tej określonej porze i sprząta dokładnie to, co ustaliliśmy, że ma sprzątać, więc pod tym względem aplikacja absolutnie nie rozczarowuje. W Laser Robot znajdziemy też funkcję diagnozy, znajdziemy też informacje o konserwacji urządzenia i aplikacja jest też w języku polskim, choć sam odkurzacz mówi do nas po angielsku. Trochę szkoda, ale z drugiej strony kto słucha tego odkurzacza, kiedy mamy aplikację mobilną i powiadomienia, które po polsku informują nas, jeżeli coś miałoby się stać. Podsumowując, Kiano Elegance Robot, urządzenie, które ma masę sensorów, dzięki którym dobrze siebie lokalizuje i lokalizuje także brud. Urządzenie, które jest w stanie pracować długo, bo nawet 2 godziny na jednym ładowaniu, które może też mopować, choć z tym mopowaniem bym się nie zapędzał i które po prostu to, co robi, robi dobrze. Więc wydaje mi się, że cena jak najbardziej jest uczciwa za to urządzenie, a Kiano Elegance Robot jest po prostu propozycją, która choć jest niespodzianką, bo ten producent raczej nie słynął z produkcji robotów automatycznych, tak po prostu prezentuje się dobrze, łącznie z aplikacją mobilną, która jest w języku polskim. Dlatego teraz zapraszam Was do tego, abyście Wy napisali, czy interesujecie się tym robotem, czy może już z niego korzystacie, jakie macie spostrzeżenia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!